Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No zaczyna się. Administracja Bidena wysyła zomowców do szkół, no, żeby niszczyć rady szkolne. Subskrybuję, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Oh, Patriot Act, czyli ustawa Patriota, no to była duża sprawa w 2001 roku, po 11 września. No to było zrobione, no bo prawo było, bo to był masowy atak terrorystyczny. No i to taka zasadnicza sprawa z tą ustawą, no to było to, żeby zapobiec atakom terrorystycznym zagranicznych terrorystów, można powiedzieć, no częściowo to też i krajowych, ale w zasadzie zagranicznych, przez poprawienie jak się zbiera ten wywiad, jak jest całe te szpiegostwo robione, jak się dzieli międzynarodowe agencje wywiadowcze, jak dzielą się swoimi informacjami i tak dalej, między innymi też granica miała być zabezpieczona. No, ustawodawcy, prawodawcy no, zdefiniowali terroryzm, to każdy normalnie rozumie, co to jest terroryzm, no, ale to jest w zasadzie bezprawny akt przemocy, który także musi być bezprawny, musi być przemoc. No i po co to jest robione? Że jest niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. No i przede wszystkim jest robione po to, żeby zastraszyć, przestraszyć ludzi, no ale również po to, żeby rząd sam w sobie zmienił swoje działanie. No to jest ten akt terrorystyczny. No i teraz ten akt antyterrorystyczny zaczyna być używany do tego, żeby rodzice, którzy przychodzą do szkół i mają pewne pytania na temat działalności szkoły, no bo jest ten COVID, jest nauczanie i tak dalej, no to zaczyna być bardzo kontrowersyjne. W ostatnich miesiącach, ponad rok można powiedzieć, przez ten COVID, no to dużo rodziców ma swoje dzieci w szkole, no i oni się wypowiadali. Wypowiadali się na temat tego, co szkoła uczy, ten on, ona, ono, te wszystkie słowa dla obojniaków, czy dla ludzi, którzy mają, powiedzmy, genitalia męskie, uważają, że są dziewczynami. Dziewczyny, które mają genitalia żeńskie, uważają, że są chłopakami. Jeszcze inni mówią, że są jednym i drugim, i tak dalej, i tak dalej. No i w szkołach nakazują pod przymusem w zasadzie zwolnienia z zajęć i najróżniejszych kar. Także ludzie się denerwują. Teoria rasy krytycznej. No, teoria rasy krytycznej no, to jest zasadnicza taka, że biały jest niedobry, a wszyscy inni są dobrzy. No, to też denerwuje bardzo wielu ludzi. No bo jak można powiedzieć, że wszyscy, którzy są biali, są niedobrzy, a wszyscy, którzy nie są biali, są dobrze. Także to nie ma żadnego sensu psychologicznego, socjologicznego, matematycznego, statystycznego i tak dalej, i tak dalej. Rodzice kwestionują wszelakie te teorie dotyczące COVID-u, tych restrykcji, te sprawy wiekowe, kto jest bardziej taki skłonny, żeby zachorować i tak dalej, i tak dalej. Rodzice się denerwują, że jest bardzo dużo najróżniejszych seksualnych klas dla nieodpowiedniego wieku i dla nieodpowiednich dzieci oraz to, że bardzo jest propagowany homoseksualizm oraz że jest bardzo propagowany kwestia transwestytów, czyli najróżniejszych odchyleń. No, jest zachwianie
poczucia własnej płci, są najróżniejsze, najróżniejsi przebierańcy, faceci się przebierają w ciuchy kobiece, no i bardzo często przychodzą do szkół i robią jakieś takie pokazy, no i ludzie się denerwują. Ludzie po prostu, jak ludzie się denerwują, no i rodzice mają prawo, tak? Rodzice mają prawo, w sumie to mają obowiązek, partycypować aktywnie w tych radach szkolnych. Po to te rady szkolne są, żeby to wyszło jak najlepiej dla ich dzieci, no i dla dzieci sąsiadów i wszystkich, którzy są zainteresowani. Sporo rodziców zdenerwowało się, no byli szokowani, że materiały pornograficzne są w szkole podstawowej. Byli zdenerwowani, że całą tą antybiałą, rasistowską indoktrynacją, no i byli zdenerwowani antychrześcijańskimi antyinstrukcjami, które bardzo często były propagowane przez dwie żony, czy dwóch mężów, powiedzmy, tego rodzaju sytuacje. No i rodzice się zdenerwowali. No i gubernator, nie gubernator, tylko kandydat na gubernatora, Terry McAuliffe, on wyszedł i powiedział, że nie ma czegoś takiego, że on nie myśli, że rodzice powinni mówić do kuratorium, czy do szkoły, dyrektorom szkoły, czy radzie szkolnej, co oni powinni uczyć. No bezczelność tych związków zawodowych nauczycielskich po prostu nie ma granic. Ta wrogość demokratów dla rodziców, którzy starają się wypowiedzieć w tej kwestii, jest po prostu nieprawdopodobna, ale to nie jest nic nowego. No, dużo gorzej to jest to, że demokraci starają się uzbroić te prawo kryminalne przeciwko ludziom, którzy wypowiadają się. No i demokraci chcą po prostu zaszczuć, zablokować, zamknąć, założyć kaganiec, można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli Jen Psaki, no to taka ruda małpa, ona jest rzeczniczką prasową, no i męci zawsze, kręci zawsze, nigdy nie odpowiada, jest bardzo złośliwa, jest bardzo, no można powiedzieć, nie nadaje się na tą funkcję, no ale ją trzymają, a ci dziennikarze, no to po prostu przychodzą tam, no bo ich wpuszczają. Nie ma czegoś takiego jak wolna prasa. Ludzie są wybierani, pytania są wybierani, no ale ktoś się zapytał, o co to chodzi. No i ona powiedziała, że prokurator generalny wysłał taki list, no i w tym liście tam jest opisane, co powinno być robione, jak powinno być robione. No i Ruda Psaki powiedziała, że to jest wszystko, co powie. Prokurator generalny Mary Garland, no to napisał te przypomnienie, takie memorandum, które w zasadzie ukierunkowywuje rząd federalny, biuro federalne antyterrorystyczne, żeby zaczęli monitorować, żeby sprawdzali, co ci rodzice robią. No i to jest, co oni robią w czasie tych obrad Rady Szkolnej. No i to jest symboliczne. To jest w zasadzie symboliczne, że administracja Bidena idzie w kierunku totalnego komunistycznego zamordyzmu, no i pilnowania, no i transformacji, zmiany, można powiedzieć, systemu sprawiedliwości do tego, żeby to wszystko działało, żeby to było w rękach partii, tak? No tak jak w każdym jednopartyjnym systemie teraz demokraci zawładnęli działem czy Ministerstwem Sprawiedliwości. No to jest też po prostu nie do wyobrażenia.
No to są represje. To wygląda na represje polityczne przeciwników, którzy się nie zgadzają z tym wszystkim. Ta ustawa patriotyczna, no to w ogóle nie o to chodziło, tak, to nie o to chodziło, no i dużo z tych ludzi z kongresu, oni wiedzieli, że to może nadejść, no ale była taka sekcja, powiedzmy 215, która wyjaśnia, do czego to może być zastosowane, do czego to nie może być zastosowane. Kiedy ustanawiali tą ustawę patriotów, no to była dwupartyjna zgoda, bez żadnych zastrzeżeń, w sumie równo komitety zaaprobowały, republikańskie i demokratów. No administracja Busha trochę oponowała. Administracja Busha oponowała, mówiła, że to może iść w złym kierunku, no ale to zrobili coś takiego, no miało to mieć, po amerykańsku to nazywają to sunset, czyli zachód słońca, czyli jest data, kiedy to się wszystko kończy. No i pierwsza data, kiedy te specjalne uprawnienia miały się zakończyć, to było 2005 rok, także to przesunięto do 2015. W 2015 zamieniono ten Patriot Act na Freedom Act, czyli ustawa wolności. No ale tam zrobiono pewne poprawki, żeby te no bo to było używane przeciwko, można powiedzieć, Trumpowi. Urząd Federalny był używany przeciwko Trumpowi, posługiwali telefony, sprawdzali e-maile i tak dalej. To była walka polityczna, no to tam zrobione zostały poprawki. No wolność wypowiedzi, no to w Ameryce jest podstawa dla samorządu, tak? Ludzie sami się rządzą, ludzie wybierają tych, którzy mają być ich przedstawicielami, którzy będą rządzili dlatego, że zostali wybrani. Amerykańskie prawo, no i cały ten system sprawiedliwości, no to rozdziela pomiędzy terrorystami, którzy chcą coś osiągnąć, zastraszyć i zastraszyć ludzi, a rozdziela tą możliwość dla rodziców, którzy po prostu wypowiadają się, co im się podoba, czy się nie podoba. No i wszyscy normalni rozumieją tą różnicę. No i ta ustawa patriotów, czy ustawa wolności nie przewidywała czegoś takiego. Nikt w obydwu izbach nie myślał, że ktokolwiek nie mógł sobie wyobrazić. No nikt normalny nie może sobie wyobrazić, żeby tego rodzaju sprawy zmienić, żeby po prostu postawić to na głowie i tłumaczyć, że to może być sprowadzone do tego, żeby ścigać rodziców w lokalnych radach szkolnych. 4 października właśnie prokurator generalny Garland wysłał w tym liście, ten memorandum, no i powiedział, wszystkie te federalne biuro FBI, czyli Federal Bureau of Investigation, czyli Federalne Biuro Śledcze, ma zrobić jakiś taki plan i mieć jakąś strategię, żeby zaadresować te niebezpieczeństwo, którzy rodzice mogą spowodować dla nauczycieli, dla rady szkolnej, dla administratorów, dla pracowników, nauczycieli i tak dalej. 29 września Związek Zawodowy Nauczycieli, czyli w sumie to Narodowe Stowarzyszenie Rad Szkolnych, napisało właśnie do Bidena, mówi tak, złapać za mordę wszystkich tych nauczycieli i zrobić z nimi porządek. FBI
biuro śledcze nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby coś takiego robiło, żeby sprawdzało zachowanie ludzi, którzy nie popełnili przestępstwa. No nie ma podstaw prawnych, żeby zapobiegawczo sprawdzać ludzi. Dopóki oni nie ma jakiegoś przekroczenia czy naruszenia prawa, no, a te naruszenie prawa to i tak podchodzi pod policję lokalną, policję stanową, nie na poziomie federalnym. Na poziomie federalnym to jest tylko to, żeby oziębić zachowanie ludzi. Po prostu polać ich zimną wodą w jednym wielkim prysznicem. No i Ministerstwo Sprawiedliwości, no to w zasadzie całe te zachowanie, no to jest kompletnie bezprawne, no i narusza literę i narusza ducha całej tej ustawy, no i całego prawa federalnego, które było zaakceptowane dwupartyjnie, dwuizbowo, czyli Izba Reprezentantów i Izba Senatu w tych kongresowych większościach. No i musi być usunięta. Musi ten memorandum być usunięte, no bo to zablokuje. Zablokuje wolność wypowiedzi obywatela. Cała ta wolność obywatelska będzie zniszczona. Skoroduje to, że ludzie, że obywatele, no, wierzą do pewnego stopnia, wierzą w ten rząd, tak? Wierzą w ten rząd federalny, ale to już zaczyna być zakrawa na parodię demokracji. No i przesunie tych agentów z miejsc, gdzie oni powinni być, na pilnowanie rodziców, tak? Także to jest po prostu nieprawdopodobne. Rząd ma bardzo ograniczoną moc i główny generator, prokurator generalny, no to jest wielka szycha, tak? To jest wielka szycha, to jest główna osoba odpowiedzialna za prawo i robi takie numery. Rzecznik prasowy milczy. Także to widać. Widać po prostu, co komuniści robią demokracji amerykańskiej. No i to musi się zmienić. To musi się zmienić, bo te prawa konstytucyjne po prostu nie mogą być zlikwidowane. Ten kandydat w Virginii, który mówi, że rodzice nie mają nic do powiedzenia w radach szkolnych, no pokazuje, co komuniści robią, o czym są przekonani, co chcą robić. Nie może być tak, żeby rodzice byli po prostu zaszczuci, zastraszeni przez nielegalne jakieś prawo, które jest sugerowane przez komunistycznego prokuratora generalnego. Członkowie kongresu, no oni mają obowiązek, żeby to sprawdzić, żeby zobaczyli, kto wykonuje prawa, no bo prokurator też po to, żeby wykonywać prawo, ustawodawcy w kongresie ustanawiają prawo. No i to jest nadużycie, to jest jedno wielkie nadużycie komunistyczne. Biden po prostu wypuścił swojego no, nie kundelka, ale wypuścił swojego człowieka, żeby niszczyć demokrację w Ameryce. Partia Demokratów, no kiedyś była, się nazywała. Dzisiaj Joe Biden, no to jest w zasadzie przedstawicielem partii komunistycznej. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Wszystko będzie dobrze. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Mam nadzieję, że płaczecie. Mam nadzieję, że zgrzytacie zębami. Mam nadzieję, że widzicie, że zrobiliście potężną pomyłkę. Ta nienawiść do Trumpa, no, doprowadziła do tego, że jako rodzice możecie być ścigani. No jeżeli wam się nie podoba, jeżeli wam się podoba to, co komuniści robią, no to trzeba było pojechać do Północnej Korei albo na Kubę, no, ale nie do Ameryki. Zdrowia dla normalnych.